Jeden jakby zostawił miejsce, drugi delikatnie odpuścił, to nic by się nie wydarzyło. To była wina kiełbasy. Gdyby nie kiełbasa. Moim zdaniem, gdyby Max był szynki, gdyby Max był normalny, to by mógł pojechać prosto, albo pojechać przez te kelby, nic by się nie stało. No dobra, ale wiesz, to widziałeś, że Hamilton ściął w połowie zakrętu. Poza linią mógł to zrobić też, nie? Nie, no wiesz, jakby po prostu nie ściął od razu, tak? Zresztą to spowodowało to podbicie tego auta. Jakby zostawił mu dosłownie, ale nie chciał, no przecież to wiadomo. Jakby zostawił mu 2 metry jeszcze. To... Nie, no to... A to takie, nie wiem, 20 do 80. 20 Hamiltona, 80 Verstappena. Mógł chłodnie myśleć, mógł jakby, nie wiem... Hamilton i tak miał niedogrzane opony jeszcze, tak? Więc serdecznie mógłby go dopaść, a tym... Do drugiej szykany mógł go dojechać. A tak to wszystko będzie w Rosji znowu. Ale co by się nie mówić, no to Halo ratowało dzisiaj życie po raz z rzędu. No to prawda. Kurde, szkoda. Dawaj Patryk, czekamy. A ty zaczynamy ty? Czy no. No człowieku, no mówię ci przed czasem, że wszyscy liga... jadą, słuchaj, już wiesz. Ja już w kwalach jestem. Bojcia, ej co? Ja miałem 28 sekund już, a ja nawet setupu nie byłem. Przecież jeszcze ten... A tak jaki setup dajesz? Przecież sobie dopiero 19.57. Nie wiem, kurde, ja nie lubię tego toru. Codemastersa. Ja też nie. Ja jechałem sobie 3 setupy, próbowałem przejechać, się nie da. O Boże, wcisnąłem ja potrafię... jeden od razu. No nie. No? Nie. Proszę, nie, Toto, restart. Aha. Błaga. No, no co? Dobra, tak jak w wyścigu deszcz, to trzeba dać mi setup na deszcz. W wyścigu deszcz? No. Mocny czy nie? Bardzo. Nie, ja, no jadę to... bez setupu, nie, tak. A ty, bo to są jedno okrążenie. Może nie o Jezu, potem wziąć na deszcz. Boże, na komuś, przepraszam, wziąć setup na deszcz. A ja nie zdążyłem nawet. Ja ustawiłem jakiś setup i tyle. Przejechałem linię startową, linię tą pierwszą przejechałem, prostą startową przejechałem bez DLS-u, Boże. Boże, co za gówno. Dlaczego? A ja zepsułem ten weekend, sorry, bo chłopaki. Dyktuję. A to jest Patryk też na Intel czy na hardy? Czy na bety? Ja dałem kurwa jakikolwiek. Bo to auto jest wolne.
1.16.6. Ja nie byłem skupiony, bo byłem 30. 1.16.6, ale zepsuliśmy to Dark Oven tak troszkę. No czy ja nie mam setupu, to i to jest duży kłopot. Ja jestem setup... 20 za tobą. Ja mam setup podwyżki, ale... Ja w ogóle nie mam. Słuchaj, ja mam domyślny z tego. No to my nie czekamy, słuchaj. Nie, nawet do 8 biegu nie doszedłem, więc... Startujemy obok siebie. Dark Oven, startujemy obok siebie. To nie jest dobry znak, Toto. To nie jest dobry znak. To jest legendarny start dla Mercedesa na Hangar Ringu. Dwa Mercedes obok siebie, 9 i 8 miejsce. Nie, to się nie przyjmie, ci powiem. Te one-shoty, nie, to jest jedna wielka pomyłka po prostu. No bo za szybko zaczęliście, powinniśmy zacząć od 20 i powinien być raca. Tak, dokładnie. Bardzo dobrze mówisz, Patryk. Kasa, bank! Ale zobacz to! To już 4 głosy na tak, co to? Co, gdzie? W dupie. Nie ma! Ej, ale zobacz to, jest 21 wyścig startujemy, człowieku. Ty, ale powiem ci, Dark Oven ma szansę. Masz szansę. Nie mam szansy, bo nie mam setupu. Nie! Masz szansę. Nie, to jest gówno, nie! Dark Oven, jak będę szybszy od ciebie, przepuść się po prostu w tym pierwszym zakręcie. Masz szansę, bo pod koniec wyścigu... Nie daj mi, nie, to będzie padaczka, panowie. Nie, no to jest padaka w deszczu jechać. Przecież to będzie za skrzydło urwane w pierwszym zakręcie. Masz szansę, pod koniec wyścigu jest sucho. Aha, medy. Masz szansę pod koniec wyścigu odzyskać, co tu stracisz tu. Zobaczcie, że po pierwszym okrążeniu będzie safety car. Aha, bo my na łetach jedziemy. Ty, bo wiecie jaki jest... Wiecie jaki jest problem zasadniczy? Jest, Boże, człowieku, jaka padaczka, co to jest? Wiecie jaki jest problem zasadniczy? Jaki? Bo ja ostatnie 3 godziny w WRC10 grałem. No to gdzie ty się tu wpychasz? Przepuść kolegę. Więc ja mam opanowane styki driterskie do perfekcji. Ty, no ja wam powiem, że kierowca Oniku Rainbow. Zobacz, no co tu jest? O, rzecz ty, co tu jest grane? Panowie, ja wam powiem tyle. Panowie, ja wam powiem tyle, że użytkownik Oniku Rain ma największe szanse na zrobienie dobrego wyścigu w deszczu. Aha, delnie, to jest delnie. A jak daleko startuje nóżka? Co? Nie wiem, ale... Dark Oven, gdzie jest nóżka? Piąty jest, przede mną. U ciebie w domu. Okej. Okay. Panowie, ale gdzie jest oni zabili? Gdzie jest oni zabili w ogóle? To jest przykre. Moje opony znikną, człowieku. Są nie wiem. Ja tu nie wolno jechać, trzeba szybko. Jak się szybko jedzie, tak w miarę, to można fajnie rozgrzać to opony. Chcesz mi powiedzieć, że niedługo że deszcz jest coraz mniejszy i niedługo ten może przesnąć. Ja ci powiedział, tak? A skąd wiesz, że Jeff ci sprzedaje dobre info, wykup? Bo i japoński Jeff zawsze dobre info mi daje. Jezus, nie, Dark Oven, jeżeli coś się stanie na starcie, to z góry przepraszam. No to ty dostajesz. Słuchaj, jak masz walić, to byle nie we mnie. Bodet Braina. Ja Fredek Bosek, z tego felbek strzała, tam Patryka wszystkich zgarnę na starcie. A tylko zganiesz mnie, to za chwilę ja zgarnę ciebie i... Jakaś alfa wygra wyścig jeszcze. O Boże. Ty jeszcze nóżko wyścig wygra, jak wszystkich zganiesz po drodze. No ja jadę bez setupu, więc to będzie ciekawe doświadczenie. Ja jadę z setupem na wyścig, ale ile on jest w jakiej mocy nie jest dobry. Dla mnie będzie bezpieczne. Dla mnie będzie git, jak jadę do pierwszej... Jak wyjadę z tej szykany, bez niczego. Jak wyjadę stamtąd git, to jest dla mnie sukces. Tej szykany, a to. No nie. Jezu, nie, zobacz, nie, no restart, nie, no panowie, nie, no musi być restart, sorry. Ty co nóżka odwalił? Tak się to. Patrz, co się dzieje?
Tam Darkowej! Jestem ósmy! No dobrze, tylko ja ten, nie wiem, ktoś mnie z tyłu zaczepił i nie mam skrzydła. Co to jest? Jeszcze wyprzedzam, żeby było śmiesznie. Nie, safety car, panowie, safety car, please! No, ciekawe, jak on ci safety car zrobi. O nie wiem, ej! No człowieku, no chłopaki, ja wam powiem, że byłem kiedyś mistrzem jazdy na deszczu. Ale to było 20 lat temu. Ty uszkodzony jesteś, Toto? Tak, wyczynał, to puść! To puść! Blokuj tamtych, blokuj tamtych! Jest, ale... Boże, to było masakowe! Jedź, 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 człowieku! Jedź, no puść! Bo ty niebezpieczny jesteś! No człowieku, to ty post! Red flag, please! W tej grze red flag nie istnieje. Ty, bo nawet jak... Bo ty, bo jakiś update ma być się tu, to może w tym update'cie dodadzą czerwoną flagę. Jest bez skrzydła jesteś? Tak, zjeżdżam właśnie. O Boże, nie, dobra. To taki będzie... Tak, będzie wyścig zaszalony, że to jest szok. Mogę się puścić, bo mam całe. Ajajaj, puta madle po prostu. Jeszcze za tę nóżkę. Kto jest nóżka? A to ty? No nie, no naprawdę! On miał dobry start. Jeszcze muszę wąchać tylko do Arkavena w boksie, no nie wiem. Ja, on miał dobry start, on był przez chwilę na równi ze mną. No ja też miałem dobry start, tylko ktoś mnie stylował. Ej, zbawowało się! Nóżka zepsuło! Zepsułeś mi pitstop! Nóżka? Nóżka ci zepsuł pitstop? Nie, Darkoven! Dlaczego? Bo on wyjechał i ja czekałem 2 sekundy, zanim się te sferę ruszą. Co jest? Ja tam 16. Moje serce pękło. Zadaliśmy się jak Mercedes w wyścigu sprinterskim, tak naprawdę, Darkoven. Nie no, wiesz, najgorsze jak ciebie ktoś wyeliminuje, no to już jest wtedy niestety gorzej. Dobra, ale odrabiam. Zobaczymy jak dalej. Ja się boję jeździć na kuwetach ogólnie. Nie wiem, i olej odjeżdża, piną dalej. Ja olej to w ogóle jest rezerwowym w tej lidze, to ja już kurde zgubiałem tej. To on jest pasie jeździ. Zresztą ostatnio jak wpisywał numer, to mi wyskoczyło, że on w rezerwie jest. Nie wiem, co w ogóle jest SS się znowu za bliskiwowcami, trzeba to ogarnąć, dlatego tabelę ściągnąłem. Ja wam powiem tak, nóżka dalej jedzie na pozycji numer 4. Nie byłaby lepszą opcją zjechać na Intery? Już? Jak na Intery, już. I chcę zjeżdżać. Ja nie wiem. Nie mam akcji w ogóle na betach. Ja wiem to, że ty masz 20 sekund straty do wszystkich, ale... Samochód nie chce jechać, on się ślizga cały czas. Speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Podatko.
Jest taka szansa. To tak, to! Wracamy do walki, to tak jest! Tak jest, a jeszcze paliwa wziąłem bardzo mało. Ja właśnie bardzo dużo wziąłem. Nie, ja wziąłem na minus 2. Ty, ja zamiast się spytać o prognozę pogody, spytałem się o poziom paliwa i stwierdził, że mamy na 33 okrążenia. Jezu, kto tam stanął na torze, czy jak? Boże, Delta. Hey, ktoś przyszedł w ogóle. Tak. Macie jeszcze pole? Nie. Nie, już mamy wyścig. Co tak szybko poszło te kwale? To bo był one shot. One shot, pierwszy ostatni jazd był one shot, wiesz? Testujemy nowe rozwiązania techniczne FIA. I czemu jest tak głupie? Przecież to się nie da jechać w tych warunkach. Niech oni zawieszą ten wyścig. Ale nie wiem, Mike, czy byś chciał to jechać, jak kurde leje to cały czas. A co jedziecie? Węgry. Ale pojęcie tam był bezpieczny, w sensie nic się jak nie zwalił jakoś za bardzo. Nie, wcale. W sensie nikt nie odpadł. A znaczy inaczej, skrzydła poszły, ale tak, żeby ktoś odpadł, to nie było. Ciekawe dlaczego. Teraz nawet nikt nie odpadł. Ja proponuję, żeby na 20 wrócić do drogi. Dziecka nie była najlepsza, ale kurwa. To co jest obecnie, to trzeba po prostu... Ja za chwilę będę miał paliwa na 3 okrążenia. Ja już mam minus 0,7, a miałem minus 2. Bo ja jak gonię tej pikera, będę mógł pokazać, a będę mógł odczytać co te opony stać. A zjechał ktoś zmienić na intery? Nie. Nie. To był Michał, ale on wety. Bo je zaczyna teraz mi padać, ty zauważyłem. Znaczy to nie będzie, nie będzie głupia tak jak głupia opcja, jakby właśnie teraz zjechać na ten, a Intel? Bo i tak teoretycznie, no to będziemy jeszcze raczej jedno z dwa okrążenia ze safety car'em. Więc... Nie wiem, ja zaryzykuję i tak mam. Może mówi, że pulwety to jest podobno najlepsza opcja. Ale to jest to samo co na tym było. Na Monzy, tylko że na Monzy hardy były takim gównem. Nie wiem, dobra, czy pamiętacie. Ja zaryzykuję i to zjadę, jak ktoś to. Jest z przodu stawki, to nie wiem. No to jest bardziej wolno. Ja mam wyjebane. Powiedz jak to się zachowuje. Ja tam mam wyjebane, to co się dzieje. Ale zawsze można zaryzykować. Ja też zjeżdżam to. O, to siasty 5 sekund dostał w ogóle. Nie, mapa 5 sekund. A ten tak też zjechał. Aha, XD. Są takie kałuże, to może ten wysycha praktycznie. Nie, to się nie da jechać, naprawdę. Dostałem 3 sekundy. Ten tak też założył intery. Nie, no nie jedzie się tak jak na tych interach. Chcę mi się w okno wrócił. Na tych betach. Ale będę miał teraz ciekawych kolegów przed sobą. Poznajcie się. Iglesiusz Patryk. Patryk Iglesiusz. A bo ty tam taki dobry styk wpadłeś. Dobry taki ruch wpadłeś na torze. Patryk Michał, Michał Patryk. Poznajcie się. Nie, spoczko jest na tych łetach tutaj, interach. Na łetach. Na interach. Kurde, fajnie jakby teraz zjechał, bo może kierowcy by nie zjechali do boksu, ty. No ja muszę, bo mam 25 sekund staty do Dunkerwena. No to na... Iglesius, panie, można tak troszkę szybciej? Dziękuję. O, to jest kombajn teraz! Ale to jest smog darkowen teraz na tych interach. No, a nie, gdyby teraz wjechali, to ja bym skoczył na pierwsze miejsce, ty. Dokładnie.
Wiesz, jaką mamy teraz opcję strategiczną Dark Oven? Jeżeli do gonie wszyscy zjadą na obety? Zjeżdżają. Ale nie wszyscy. To już nie jest kosiarka, to jest już kombajn ten samochód w tym momencie. To jest to. O Boże. Polispina zrobiłem. Ja pierdzielę, i znowu na to będzie. Będziemy czekać 7 lat. Nie, cały jestem. To się tam nie, delikatnie skrzydło jest uszkodzone, delikatnie. Fuck. No Joker ma problemy z internetem, bardzo fajnie. No to wjeżdżaj to, bo to na deszczu to... Nic nie zjeżdżam. Jadę. No, o Michał, spin. Przejdę, Coven. O! Tak. A co ty tak daleko? Przecież jechałem pintarę, nie widzisz? A, bo zjeżdżałeś. Dobra. A jak teraz jeszcze zjadę, to będę mógł jeszcze was dogonić, czy nie? Tak niekoniecznie. Pewnie teraz jedzie safety car na tym. Nie teraz zjechać, nie? Mimo tej rozciągniętej stawki. Tak jest. To Kera wywaliło. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. No dobra, ale my mamy co? Pit stop do przodu, nie? No. Tam niektórzy chyba zjechali. Wszyscy przed tobą na łetach? Tak. U mnie tylko Michał na wetach. Ale on zespinował. Ktoś jeszcze zaryzykuje ze zjazdem? Pasiasty zjeżdża. I ktoś tam jeszcze przed. Joker chyba zjechał jeszcze przy nim. To jest koniec wyścigu dla kierowcy Mercedesa. Ale ja powinna być zamknięta w tym momencie. Sorry, Darko, zepsułem wszystko. To rozwaliłeś się? Nie wiem, co chciałem zrobić. Jechałem sobie już z ostatni sektor i byłem przy boksie. I stwierdziłem, że skoro tam parę osób zjechało, nie? To by dobra, co zjadę i co skrzydło wymienię. No i jak zjeżdżałem, co haczyłem całym skrzydłem o boks i cały wyrwałem. Uuu, biją się. Jednak jeszcze trochę trzeba zachować ostrożności na tych hindarach. Tak. Ale dużo, wiesz, można wejść przynajmniej w zakręt. Na tych łetach to było ciężko. Aha, i dostałem kary, super. Aż 5-6. Nóżkę doganiamy. Bo nóżka to już po włosami lata. Nóżka zjechał do boksu. Jeszcze jeden. Rain tak samo. O, dwa rekordy w ogóle zrobiłem. Ja zrobiłem rekord w drugim. W ogóle jedynym, który nie zjechał, jest Olej. O, są zadowoleni, że mamy właściwe opony. I Dev stwierdził. Jednak widzę, fajnie siedzieć z Mercedesami na jednym tym. Tu
5 sekund do kreatywa za kowem. Nie, ja to wiesz, nie mam setupu, także wiesz, tu jadę, powiem ci... Ja już widzę tego, oleja. Wiesz, wziąłem paliwa jak najmniej, to chociaż mówię może tym. Ja już oleja widzę. Olej trochę zrąbał, bo dopiero zaraz nie zjedzie do boksu, ty. Mogę! Nie! Brawo. Jaki zrobiłeś, Patryk? 29.0. O kurde. Sekunda. A, ty, ale już później nie dało się zrobić. Ja tego wiesz, co się później nie dało zrobić. No i samochód. Nie, ja to zabiję, kurwa. No i wyjechał z tej pikar. Oczywiście, kurde, zawsze jak ja zaczynam robić przewagę, to musi mi to wszystko zrąbać. No cóż, też tak byłem w takiej sytuacji. Ale ty nie masz kary. Znaczy wcześniej. Wcześniej, już nie pamiętam, który to wyścig. Znaczy wiesz... Taki jest plus, że ten... Że olej gdzieś tam jest w środku was, więc... O, za 10 to... Za 10 minut to zacznie przesychać. Według mnie też powinni trochę ograniczyć z tym przełączeniem między BSC a safety carem. To była kwestia opcji, nie? Można ustawić na standard i chyba tak nie... Na standard ustawiłeś to czy... Co? Na standard ustawiłeś? Safety car był na standard. Ktoś przyszedł w ogóle. Siema. Kto to? Nie wiem. Twój partner. Nóżka. Odejdź mieczu. Jeden. Ludo, ty scentna. Miałeś gadzon w CS, a fajnie do tej popracy. Wczoraj? Wczoraj to miałem wyścig. No i no to po wyścigu mówiłeś. Bambusie no, jeden zdechł. No, bambus to wiesz, co zrobisz dzisiaj. Na bambusa to wjechał, taki biały frajer. No nie! W dupie mam to! Ej, safety car ciebie wjechał! Dostałem też szansę, żeby ich narobili do tej klucza. Nie. No. No. A co ja dla Jokera oddać pozycję? Kurwa, gdzie on jest? Szybciej. Nie, no to jest to sami jaja, jak te reszta, bo to jest... Co się stało? No Joker ma X, a ja mam oddać pozycję, pochuje. Ej, nie, nie, robimy resztę, czy nie? Jak robicie resztę, ja za moim pojadę. To jest niesprawiedliwe. Dostałem DSK tylko na to, że zbugował się safety car. No właśnie, tak samo jak tego odpowiedzi. Ja bym zrobił restart, bo to jest... Jak robi się restart, to ja chętnie pojadę. Approaching the safety car, you're leading, so stay behind the safety car. I na suchy. To się, słuchajcie, zbugowało w tym momencie. No ja bym zrobił restart. Na tym razie 25%. Okay, slow down. Dobra, oficjalnie restart. Znowu jak to się rozwalił, to znowu ten. Jest to zaczęło bugować, tak? Słuchaj. No a jeszcze teraz wiem, że trzeba się zalecieć. A kto by wywołał tego safety cara? Ja? Stwierdziłem, że to lawa mega zespołu będę za bardzo cisnął i cisnąłem. Ale nie było takie mocne uderzenie, wiesz? To takie było delikatne po prostu. Może nie zapatujesz? I tak dosłownie nie wiem. tak pod kątem uderzyłem w bandę, że to koło po prostu już odleciało. Back sesji jest. Back sesji. Czy nie, tam jest tak, że jak osoba, która jedzie za safety carem, jeżeli ma jakieś, wiesz, błędy w internecie chwilowe, to wtedy safety tak jakby go gubi i odczytuje na drugiego, który ma lepsze połączenie, no niestety, i tego nie jesteś w stanie przeskoczyć. Po prostu trzeba jechać trochę dalej, no. Dobra, wychodźcie.
A szkoda, bo jadę pierwszy, to. To jest okej, wszystko. I nikt dobrze. Nie wychodzi z sesji. Jedziemy. Nie, no ja jest tam, jest przecież. Dobra, to no co, to, ja się idę w takim razie na 5 minut te. Może ja zapomniałem dodać, pufowy! No ale kramzytowy jest w tej jewce na poziomie TNS-a, tak więc no. Jak on tu wejdzie, to pozamiata wszystkich, jak będzie chciał. Ale on tu był, z daleka będę wiedział w zespole. No ja wiem, że tu był, bo miał ale, ten gdzieś dlatego mówię o tej lidze, bo on tu siedział. Kurze, przepraszam wszystkich, naprawdę, ci co jesteście tutaj, przepraszam wszystkich za sfalonowanie czasu dzisiaj. Dobra, kurde, ja się przynajmniej pojechać mogę. Wcieprzona porażka ten wyścig, on się nie powinien był odbyć w ogóle. Michael Massey, poziom hard. Ucz mnie, mistrz. No, na pewno chłopaki będą zadowoleni, jak się dowiedzą, że znowu nie ma tego formującego. Nie ma. Dobra, kurde, jedziesz. Jak ktoś, to ja znowu na medacia ten. Ja wreszcie mam setup i zmieniłem paliwo z 7 na tak jak trzeba. Ale nie wiem, co zmieniłem. No wiem, że Joker przed. Też to jest on setup, ale to jest porażka. Ja w ogóle ciągnę do tej bagietki. Do czego? No do tej bagiety to jest tej. Jak masz tam taką tarkę śmierci tam. To... Już po kwalifikacjach, pozamiatany już jest. Ale w ogóle wyjadę ja pierwszy. Ja też, bo ja się nawet nie staram już. Ja nie, naprawdę, to jest przygięcie. To zepsułem jakąkolwiek reputację, ta liga miała jakieś reputacje, to zepsułem wszystko. Tak, to kiedy? Kiedy ta liga miała reputację? Właśnie, więc... To jest tak jak miałeś kontakty w F1. To jest jak miałeś kontakty w F1, to już... Znaczy, nie wiem, no ogólnie to taka w miarę porządku była jeszcze przed tym wyścigiem, ale to ja taki syf się zrobił po tym wyścigu, bo się wszystko grałem. Tak. Weźcie mi wytłumaczyć, jakim acydem pojechałem szybciej, ja jestem niżej. Daj. Lepszy poziom jest. I tak, bo mniej zawodników się okrężenia. Nie no, dalkowym. Znowu jestem po środku. Dalkowym. Ja jestem znowu po środku. Niczego. Był ktoś za mną, czy nie? W końcu moje miejsce wróciło. Mnie to było tak wolno. Piąte! Ty 5-0 to ty chcesz, jak się nie ogląda. Ja w skrzyni siedzę normalnie. Tak? A ja znowu jestem. Weź go odwal, dalkowym. Weź się odwal nóżkach masz, gdzieś tam, nie no wiem. Gdzie? No chyba żartujesz. Taką opinię napiszę wszędzie, że będziesz kurwa płakał. Tak, no, ty to możesz tam w CS-ie kręcić 7-0 dalej. Nóżka się mści. Ta, tak, nóżka się mści za CS-a, wiesz? O, zgodzę się z tym. Zgodzę się z tym, co napisał Foxman. Organizacja dzisiaj 0%. Zero. Ale powiem ci taką, wszedłem dzisiaj na ten lobby i mówię, dobra, jest to 15-16 osób, będzie git wyścig. Nie, znaczy ja nie chcę, żeby to jakoś źle zabrzmiało czy coś, ale ja myślałem, że nie da się mieć gorszej organizacji niż w PRL-u. Da się. I to nie tylko w tej... Ej, no ogólnie to... Ej, no pa, znowu jestem! To się znowu zblokowało, człowieku! I czemu ja P4 startuję w ogóle? Nie, ja mam tą dupę! Siedziemy normalnie! A ja jestem P14, to ja... No to fajnie, kiedy pozycji do tyłu, nie? No. Ja jestem P3! Ja Mike Bilmazi, to kurwa jebana. A ten... Mike Bilmazi, ty bidu. Nie, to kurwa. Jest łamujący punch, Darkoven, rób skina, szybko, Darkoven, czekaj, wiecie, to mam skina, jak się wreszcie dochodzi. Będziemy mieć ty, ale wiecie, jaki jest plus? Już startuje bliżej tej pozycji, której startowałem w pierwszym wyścigu, ty. Tak, dokładnie. Jak tam, na której pozycji jesteś? Na czwartej. Ja tu nie startuję tam, gdzie powinienem. U mnie patrzę, jest na czwartej. Jestem czwarty. Tak. U mnie Joker w ogóle jest z Redbullu, pozdrawiam. Bo przecież przed takim tego sesji, bo nie patrzyliście na niego. Ja nie wiem na jakiej... Ja to nawet dołączyć nie mogę. A kto mówi? Kreaty. A, ale to nie wiem, to co jest miejsce rozbagowana. To już nie to, że sobie myślamy tutaj sami, ale... A nie byłeś przez chwilę w lobby? Mi się wydawało, no, przez sekundę byłem, no, ale nie wiem. Jak to z tego sesja?
Wiesz co, może napisz do mnie wcześniej, jak się podstawię tą sesję, co? Ale właśnie nie było mi takich problemów, serio. A teraz to już nie wiem, na jakiej podstawie ta pozycja by wybieram. No, dał normalnie, dał, że kwalifikacje są, co nie, ale pozycję startującą nie dał z perspektywy z kwalifikacji, tylko losową. A skąd wiesz, że taka... Jak? A można to gdzieś sprawdzić? Patryk, nie! Patryk, wiem, co się stało! Nie. Patryk, nie, no... wiem. Tak, co? Poprzednia sesja, pamiętasz? Ten bóg z tymi ustawianiem pozycji? Znowu ustawiałeś pozycję, ty. No tak, bo przecież Darko by mi czytał pozycję. No to już wiemy chyba. Ty, bo pozycje są według kwalifikacji, bo można to sprawdzić w strukturze wyścigowej. No tak, i Darko by mi czytał. I wy tylko stwierdziliście, że chcecie kwalifikację. No to mówię, i to dam chwalę. To jest, nie, to jest to samo, znowu to samo. No, trzeba przecież... najpierw dać chwalę i nie wprowadzać w ogóle tych kierowców. Ja mi się wydaje, że w ogóle teraz jest ustawione według jakiegoś tego... poziomu bolidów w tej w ogóle. Czy teraz to w ogóle chyba. Nie możemy ruszyć? O. Nie, mi się wydaje, że według poziomu bolidów są, bo kurde blisko są Ferrarki, Alpiny, Astony. No Red Bull, Mercedes, Red Bull jest z przodu, Mercedes jest z tyłu. Tak za nimi praktycznie, no to. No tak też może być, że według tego osiągu bolidów są ustawione. Świetny stał. Nóżka, ty frajerze! No co on robi, jaki pedryk? Czy nie, no nie ogarniam tylko takiego wyścigu. Ale cię wystraszyłem nóżki, które mi się tapną lekko. Dobra, odpuszczę. Odpuszczę cię. O Jezu! Patrz, co się dzieje, człowieku! No. Adres poszedł, kurna. Ale ty nie rozpikałem, przepraszam. O, Darkoven też poszedł w świat. O, Darkoven poszedł. A Darkoven ustalenia są włączone chociaż? Nie, właśnie chyba nie. A to jest ty, gdzie, człowieku? Przecież no nie, bo te dyczki mają, co potem to za mnie to powinieneś być, nie wiem, skasowany. Luszko, gdzie ty tam jedziesz? Kurwa, nie chcę jechać to. Darkoven, mamy przewagę, słyszysz? Jak się wydaje, że w ogóle osiągi są nierówne, ty, ale dobra. Chociaż nie, bo nie wiem, co chodzi. Więc nie wiem, o co chodzi. Chociaż nie, bo... Chociaż nie, bo kwalifikacja ktoś jest ten, wygrał... Kto wygrał w ogóle kwalifikację, bo nie powiem. Desert wygrał? Desert wygrał. Nie, czy Rain? Nie, Desert wygrał. Desert wygrał. No te kwalifikacje, które się odbyły 2 minuty... Nie, mój to jest skręć przed nóżką. Nie mówię o tych kwalifikacjach, które Olej wygrał. W ogóle Olej dwa razy... W ogóle Olej dwa razy wygrał kwalifikacje na trzy możliwe. O kurwa! Wtedy to ja i tak ten wyścig... Jezu! Wtedy to i tak ten wyścig bym uznał jako taki... do przejechania i nie liczę go jako... Poza tebie, jebany Joker! Okej, clear. Aha, nóżka, ma problemy. Ty gościu w McLarenie nie ogarniesz rzeczywistości. No może on jest... Ej, mi się shift zaczął! Ej, halo! Panowie, mi się zaczął shift! Nie mogę zmienić Elsu! Nie, fajnie. To jest kara za te twoje ustawienie wyścigu, ty. Co za kurwa ta z Red Bulla jebana, no? Ej, ja jest problem! Dolka, when I have failed! No to i tak ten wyścig, to się do klasyfikacji nie liczy, więc... Liczmy też. Jest! Ty ma jakieś stałe, czy nie? No to weź przyspiesz. Bo chyba nie jest ten cały, bo teraz już nagle zaczęło tak tragicznie prowadzić. Znaczy cały czas to auto się tragicznie prowadzi, nie? Ale... I to lewy shift. Lewy shift mi się zaczął. Halo! No nie mogę wyłączyć, ej, zobacz! Jeszcze jakaś opcja, co tylko klawiszy się włączyła. Ten w ogóle... Michał pisze, że uszkodzeń nie ma. Nie ma uszkodzeń i... Ale kolejnym jestem, jaki to ma sens? No jak ma twoją... klawiaturę? Mówię, wróćcie na 20, ale... Mam stick teriet.
Znaczy nie to, że się flexuje, ale jest moja dobra. Pokonuję nóżkę w czasie za każdym razem. Ja i tak to jadę tylko po to, żeby sprawdzić ten setup. Ja, no te alegoryczne to chociaż są ustawione, kurde? Pewnie, że nie. To jest taki plug and play wyścig, czy co? Bo ustawiałem wszystko. Ustawiałem równe osiągi, takie jak są zawsze. Ale to normalne ścinanie zakrętów jest. To nie jest po sensu. A kto ją ustawiał, przypominam? Ty, czemu Ray ma w ogóle 10 sekund? Czemu Ray ma w ogóle 10 sekund, ty? Dlatego to działa, nie wiem. Tak, Owen, poczekaj. Na co? Na ciebie? Nie. No. Ale to co, mam się zatrzymać na torze, czy co? Tak. Ale poza torem się zatrzymać, jak ty. Nie, no, ten samochód nie jedzie, ten samochód jedzie jak taczka. Tak na serio. Czemu to kres Red Bullu? Do Meliga w Buerta. Co? Pojechał. Jakie to są te koło? Nie, no słuchaj, przecież ten. Przejeżdżają szykanę, wiesz, na Hama. To prawda, Kawa za to dostał od razu 13 sekund. I wraz do tego, będzie czujesz na pewno. No ja przyjechałem ostrzeżenia i ja przyjechałem i dostałem ostrzeżenie, człowieku, jaki ten... To te wszystkie zakręty przecinasz? Nie. Jak nie, ja nie? Widzę po twoim czasie, że tak. Słuchaj. Ja skończę. O, ale boli mnie wtedy, że się to się mówi, Jesteś się, że nie ma tego baga, jak... Nie mogę się ruszyć. Jesteś się, że nie ma tego baga, jak w 2014. Bo tam był śmieszny bug. O, właśnie, ale tyle pod jakim brzydko. Szybciej, szybciej, tam komend, może będziemy w punktach. Tak, czego nie da, ten wyścig się nie nic. Tak jest... Jeździ, jak to go jeszcze uzna, to już w ogóle będzie hitny. No jak? Nie, no żartuję. To że nie będzie uznawać. Cześć, Mike. Hello, ten. Ty, bo już kary dostajesz. Przesadziłeś z tym ścinaniem teraz. Boże, 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 banda tam była. No pójdźcie, ma lepszy czas, myślałem, że tempo, pójdźcie, nie. To no, ma lepsze tempo. Metrze, ale ty nie są. No ty już masz 8 sekund. No mam jeden przystanek do ciebie, zoba. Kręcę znowu fioletowy drugi sektor, co ty chcesz? Co tu się wydarzyło? Nie wiem, właśnie jakiś wypadek był. Dezek zjechał do boku. A, bo tam Mike gdzieś... No ja Foxmana nagle mam przed sobą. Nie. No a tak gdybyś mi odpuścił, to byś nie miał mnie przede mną. Proszę cię. W ogóle jakieś żółte flagi? No, gniazdki wywalane z dostu. A bo tu trzeba zrobić jeden pit stop, nie? Nie, trzy. Okej. Okay. Oh no! Oh no! Getting worse. To Wolf. To próbuje się uszkodzić bez uszkodzeń. Nie, to jest. Wiesz co, z czego? Norkowen. Powinien być taki wyścig, kiedy w tej sezonie. Albo dwa taki plug and play, bo to wszystko włączone sobie niż jak chcesz. W ogóle ten pierwszy wyścig był najlepszy. O? Przecież tu przylądowało w deserta. Znaczy w tego nie uszczał w deserta przypadkowo. Bo tak leciał, no fakt, no wie!
Nie, gościu. Masz jest taki tutaj pompa w tej jeden rzuty stok. Tam cię nie ma. W ogóle 5 razy mi wyskoczyła informacja, że ten. Że mój teammate jest boksem. Ze spełakami jestem. Jak tam się jeździ, kolego? Malnie. Ty frajerzy, miej zahamować tam! O, się leją ostro tutaj. Tylko teraz leje ostro. T5. Chodź tu, nóżka. Boże, te opony nie trzymają. Ja znowu za mało paliwa wlałem, będę miał na minusie po koniec wysiłku. Zabiłem go, zabiłem! Już nie tak rapiatku, widzę, że to jest szok. Nóżka, chodź tu. In this lap, push now. Nóżka. Czemu? Nie podobało ci się? Tak. I samo uszkodzenia sobie gadacie, że nie ma. Moje skrzydło jest coraz bardziej czarne. Schodzi z niego radę. Czemu? Co to za... Masakra to była, od razu wam mówię. Nóżka, ty debilu, zostawiłeś polis na środku, w niego wjechałem. Weź prosto. Nóżka, uderzyłem w twój bolid. Patryk, przykro mi, znowu przeznaczenie. Hej. Ale my jeszcze nie byliśmy w oknach, pamiętaj. No wiem. Mi się w ogóle zaczął ten przylepszony przycisk ATS-u. Ale bez kary jedziemy. Ciężko to te kary, kurde, na normalnych. 5 sekund. Zderzenie. Albo pit play. O, to spotkanie się ma. Dobra, ja sobie chyba teraz zjadę po softy i... Go now. Ile to była Monza, Darkoven? Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Gdzieś tu zjazd na Monza był. Co? Gdzieś tu zjazd na Monza. Nie, mi się tak dobrze jechało. Yellow flag. Be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. A dopiero wyszedł. Green flag. To 10 minut temu. Nie dobra, ja wychodzę, idę prostować rzeczy, bo to... Czyli my mamy się męczyć, ale hostę wychodzi. Bardzo fajnie. No. O nie wiem, klikałem shifta, żeby w ogóle, nie? Zajechałem przed Darkovenem tam długo. I chciałem kliknąć shifta, żeby wyłączyć RS, nie? Nagle się odpaliło, że R zaczyna wyłączyć i odpaliło się funkcja przycisku stałego.
Okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tires. By the way. 11. Nie, Węgry to nie jest dobry pomysł, tam liga. Gap to car in front is 6.2 seconds. Nie wiem, po co darkowym to jedziemy w ogóle. Wiesz, no trzeba to nazwać no rules po prostu i tyle, no. Ty chociaż z kimś tam walczysz chyba. Tak, tak. Próbuję kurczaka dogonić. Już mi się potaje z czoła. A co ja mam powiedzieć? A ty gdzie jesteś? Na pierwszym? Jadę 14 sekund przed zewnętrzem. Caution. O, jeszcze coś się wydarzyło. Chyba Reina zespinowała ja tutaj. A ja w ogóle drugi raz to dubluję. Ja wiem, jak chcę zrobić zabawę. Mam kurde pomysł. Mam kurde plan sprytny, kurde. Powiem. Darkowen. No. Zjadę do bok. Topciki? No drugie topciki zakładam. A jak jest w ogóle następne GP? Czekaj, muszę coś napisać. On nawet nie wie, jakie jest następne GP ty. Twoje lidze. Co? O, ja się pytam, jakie następne Grand Prix mamy. Jeszcze ci zachwałem, to skończę pisać. A, w ogóle Desert wyspinował Ghosta. Wiem, że trochę Destruction Derby się zrobiło. Nie no, no rules po prostu. Wyścig no rules. Nawet nie wiedziałem, że można taką szykanę przefrunąć. Aha. No lurza, nie puścił ty. Kurde, chciałem się powalić i za chwilę znowu odjadę. Nie no, ja tak nie potrafię jechać bokami.
Nice move. Good job. Green flag. Our gap to the car in front is 1.6 seconds. Dzięki, że przypominacie mi, że mój poziom paliwa jest krytyczny, tylko fajnie, że nie mam tego oszczędzić. Nie no, ja wziąłem 4,6. No to jest 0,24 na plus w tej chwili. 0,73 na minucie. Tam dałem to chyba 0,7 albo coś takiego, albo 0. O, znowu będę Toto dublował, znaczy jego bota. O! Jak ja tam wyglądam Grand Prix? Już się mówię. Słuchaj, jakbyś zobaczył, co się dzieje przed moim tym kokpitem. Barcelona. Karma. Niestety. To jest to. Nie no, tam deser warczył z kurczakiem, wiesz, mało się nie powypychali. Teraz ze spinową na tarce. A mnie puścił. No to widzisz. Ale stwierdzi, że ja... Że ja jeszcze chcę pobawić w inny sposób w tym wyścigu. No chociaż i tak, kurde, jest ten. Przez ostatnie okrężenie mam podobną przewagę, jak gdy dałem 3 okrężenia temu. Chyba, żebyśmy wzięli wyniki, żeby jakkolwiek nagrodzić tych, co jechali w kwalifikacjach, chyba, żebyśmy wzięli po prostu wyniki z pierwszych kwalifikacji. A jaki to jest ten? Czy wiesz, to tak będzie, że jednemu będzie pasowało, drugiemu nie. Jakby dał z kwalifikacji, to i tak ci, co skończyli poza dziesiątką, byliby pokrzywdzeni. O, chyba nie wygram tego wyścigu. This is your final lap of the race. Będzie przełączony z tryb małego paliwa. Nie no, za mało krążyć, żeby ciebie dogonić. There's only one lap of fuel remaining. Pewnie też na Monaco miałem tryb małego paliwa i... A, tego nie, że jeszcze zespinowałem teraz. Tyle. Znowu zespinowała. Teraz jest mi się najmniej, którego ja chcę. A, dobra, puszczam się. Bo i tak tam. Nie chcę, ktoś tam wygra. Nie wiem, kurczak albo ktoś. Bo i tak. Tego się i tak nie brało na poważnie. Okay, clear.
No to to jeszcze się zmieściłeś w kadr na koniec. Następne Gampi to Gampi Hiszpanii, będziemy ze startu, będą jedne kwalifikacje, 50% będzie wszystko ustawione od razu. Także serio, naprawdę, przepraszam jeszcze za zachowanie. Nie za zachowanie, no za wyścig. No to powiem tyle. Uszkodzenia widziałem, że nie były, ale powiem wam, że jest osoba, która jest debilem i można zobaczyć. Czekaj, jeszcze raz, bo szybko powiedziałeś. No to patrz sobie na czat. Czemu? No bo tam pisze. No ja wiem, że tam pisze, ale o co chodzi konkretnie? Chłop jest naprawdę 5-10 lat, nie no, z 5-8 okrążeń blokował. Spychnął McLaren, no po prostu nie było uszkodzeń, tak? I no. Ja wiem, że nie no było i później uszkodzeń. No nie było uszkodzeń w ogóle. Mam na normalnie nagrane wszystko. Ja nie wiem, czy w ogóle w tym trzecim wyścigu cokolwiek było włączone. No co? I tak z tego wyścigu jakby nie będą wyniki brane pod uwagę. To to chyba normalne też. Bez żadnego. No bo nawet nie ma z czego wziąć. No macie nie z deszczowego. Jedyne wyniki, jakie możesz wziąć, to są z kwalifikacji pierwszego wyścigu. Tak naprawdę. Ruch, to poseł grałem w tym wyścigu.